Siemano, z tej strony ekipa Sixpack TV, jesteśmy w Sopocie na nagrywkach. Na lekkim chillauciku i na lekkim melo. Powiedzcie mi, kto z was przechodząc po pijaku po wieczornej imprezie nie spróbował swoich sił w boksera? My zawsze marzyliśmy, żeby ekipowo się na bokserze sprawdzić i na pewno to teraz zrobimy. Dziewczyny, o czym będziecie myślały, jak będziemy walić w gruchę? Ja ściśle sportowe podejście, czysty umysł, skupienie. Ja o moim facecie, który nie posprzątał w chacie. Dodajmy, że nie jesteśmy żadnymi zawodowcami. To będzie czysty spontan. I pewnie będzie wesoło. Amatorka. Dzisiaj mamy bikini versus emerytowany kulturysta i zawodnik. Ale 432. 4? 434, przepraszam. Pytałem Krzycha, jakie tutaj są dobre te. Czy sierpik, czy prosta? Krzychu mówi... Z rozbiegu. Prosta. Z rozbiegu. Dodajmy, że u mnie bark USG, Krzych USG. Dobra. Pierwsza bez rozbiegu pójdzie. Dobra. 7-8-4. Może by chłopu jakąś urwał ze dwa zęby. Nieważne jest siła pojedynczego ciosu. Ważne, żeby ciosy wchodziły tam, gdzie mają wchodzić. Ważny jest rozbieg. Rozbieg przede wszystkim. I z całej epy. Krzynia 8, 2, 5. 6. Ale ile miałeś więcej, ale lepiej niż wcześniej. Liczy się co? Jak ten Ferenc tu zajebał? Liczy się progres. Dobrze, tak właśnie powinno to wyglądać. 816. Tak to powinno Moja wyglądać. Mama. Ole wyszło! Teraz siadło. No, a teraz siadło, a mnie jodem. A nie siadło. 30 kilo różnicy. Nie, no nie ma znaczenia. To bo to nie jest tak, że... Musi, nie, musi być świąte filmy. Tak, to... Ale widzisz, teraz to jest tak, że się do nie? Wiesz, tam powiem, że to jest jakaś ściema. Ja się... Nie wierzę. Ale to musisz dać czas. Tak. Ale woli ręka. Uwaga, kopie. Kopiesz? Nie, to się nie. Nie, nic się nie dzieje. Ale rozerwiesz się. Zobacz, to. Ale można testowe uderzenie z tak zwanego łokcia? Nie, bo to już nabiło. To jest twój chłop. Wyobraź sobie sytuację, że 4 dni nie sprząta w domu. Brudne garczki. To jest to. Poszedł na melanż. Łapał inną laskę za pośladki. Wjeżdżał z niego. Lecisz. Przepraszam? Nie pesz mnie. Tak! Jest! 7 pak! 200 w górę! Pum! Teraz z miejsca spróbuję. Ole, ładnie. 841, no nawet nieźle. Ale opóźniony. Co mówi? Nieźle, chudy. Dobra, bez biegania. Bez wygłupów. Jak to Krzychu mówi, antyrotacja, trzymaj brzuch. Trzymaj brzuch, antyrotacja, baki, wieś. Tutaj nie może być antyrotacja. Ale nie, no myślisz z ciebie. Dobra, wal. Ty. Nie mogę coś w środek. No. Waga ciężka wchodzi. Ej, panowie, waga ciężka. Dajcie pozór. Dawaj maleńki. Dawaj, gula. Kurwa. 804. Ty, ale Krzychu, najwięcej na razie ubiłem. Daj mu szansę. O, skurwiel. O, 8-8-2. Zdejmuj to. Zdejmuj.
811! Odłóżcie. Odłóż, biera. Ej, co ta panka tutaj? Ładnie. Mama się lekko w kulejkę. Nie, ja byłem. Aha. Nie. Ania! Weź to w ręce, dziewczyno, i wal. Dawaj! Wal! Serio? Serio? Kurde, rekord! Dawaj znowu! Nie! No nie! No zobacz! 8-4-2! O jeden więcej ode mnie! O! Co ty nawieszasz? Ty! Piątka 7-2! Sztywno piąska. No. Jak będziesz uderzać, to dokręć bioderko do niego tu. I teraz rozpędź i spróbuj tak trafić na środek. Nogi sobie ustaw, bo tak się przyjmuje. No, to nogi. Tu. Trzymasz tu, próbujesz uderzyć z biodrem, dokręcasz. Nie, teraz otwieram i Ania knockout, nie? Czemu nie brać białych butów? Ej, to jest do gadania, to jest. Tak? Ale blas! Ale blas! Rekord? Przebiłem wuja! O Jezus! Teraz możecie zobaczyć, jak się bić nie powinno, ale to na pewno zrobi wynik. Przynajmniej powinno zrobić wynik. Uwaga, zobaczymy panią. Zamykamy rękę w taką darstwą pięść. Nie? Tak? Tylko, że tu nie ma się za bardzo jak ustawić. Ej, zobaczcie, to jest kino 9. Czekaj, bo wuja wali luja ogłuszacza, ale długa dźwignia tu jest. To może się nie spisać. A ja ile miałem? 8-5-2. A teraz to 8-5-1. Teraz ty i ja ją jedną. Luj ogłuszacz. No i nasze ekipowe marzenie spełnione. Pouderzaliśmy w boksera, to chyba tak się powinno profesjonalnie powiedzieć. Moje kolano było do wymiany. Teraz po tej zabawie na bokserze czas na prawy bark, tyle w temacie. Ja o tym też mówiłem ostatnio po złamanym obojczyku 9 lat temu. Mam lekkie problemy z barkiem, więc jak Krzychowi mówiłem, że po tym bokserku będziemy obaj do wymiany. Ale myślę, że wyniki nie były jakieś najgorsze. Pewnie jakaś silniejsza dziewczyna miała tyle co my. Co zresztą Wiola udowodniła, bo ma naprawdę dobre sięknięcie. Mi nic nie boli, chciałabym powiedzieć. Ja nie odczułam żadnego bólu nigdzie. Ja mogę jeszcze jedną rundkę walnąć, jak chcecie. Miałaś po prostu dobrą motywację, chłopak, który nie posprzątał mieszkania. Właśnie. No właśnie, to jest kwestia motywacji, oczywiście kwestia techniki, a my zawodowymi sportowcami, uderzaczami, ani fighterami nie jesteśmy. Chcieliśmy się dobrze pobawić i fajnie spędzić wspólnie czas i chyba się udało. Tak. Na lekkim kacyku wchodziły te bomby albo nie wchodziły. Obejrzycie materiał i podsumujecie. Dokładnie. Krzychu mówi, że taki dobry zawodnik, no to jak uderzy, to ma powyżej 900. Ale no umówmy się, że to jest kwestia trafienia, siły, techniki i tak dalej. Więc no myślę, że to 800 było takie zadowalające. Nie ma jakiejś tam tragedii chyba. Nie ma wstydu, nie ma biedy. Piszcie w komentarzach. Piszcie, jakie wy macie wyniki, właśnie. Tak, jakie macie wyniki. Czy ktoś zamknął. Kciuki w górę, dzwoneczki, żebyście byli z nami na bieżąco. Subujcie kanał Sixpack TV. Pozdro! Essa! Essa! Podobało się? No jasne, że się podobało. Kochani, subujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Pa!